Byli już w Budapeszcie i Hiszpanii. W tym roku pojadą do Francji. Tak uczniowie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego imienia Małego Księcia w Tarnobrzegu poszerzają swoją wiedzę, uczestnicząc w projekcie Erasmus+. Projekt Erasmus+, zatytułowany In Memoriam, Liceum Małego Księcia realizuje od września ubiegłego roku. Jest to projekt mocno historyczny, mocno literacki, a więc idealnie wpisujący się wszystkie zagadnienia związane z historią, z językiem polskim, a więc również, można powiedzieć, pomocne w nauce, przygotowaniu do matury dla naszej młodzieży. Oprócz tego jest to projekt, który ma na celu zgłębienie umiejętności związanych z językami obcymi. W projekcie tym uczestniczą 4 kraje europejskie. Poza reprezentantami tarnobrzeskiej szkoły, uczniowie liceum w Alicante w Hiszpanii, liceum w Budapeszcie i we Francji. Do tej pory uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w wymianie z Budapesztem i Alicante w Hiszpanii, o czym kilka dni temu opowiedzieli swoim młodszym koleżankom i kolegom. Uczestniczyłem w projekcie In Memoriam w Budapeszcie. Projekt głównie był o historii Żydów węgierskich, więc projekt bardzo poważny dla samej historii Europy. Przede wszystkim najważniejszą częścią była interpretacja pewnej książki właśnie węgierskiego Żyda Imre Kertesa, która właśnie opowiadała historię tego. Oprócz tego goszczeni byliśmy w domach Węgrów, czyli rozmawialiśmy z nimi, jedliśmy z nimi, spędzaliśmy z nimi czas. I zwiedzaliśmy naprawdę piękne miasto Budapeszt. My byliśmy w Hiszpanii, w miejscowości Alicante. Ogólnie nasz projekt był na temat historii poety hiszpańskiego Hernandeza, o którym musieliśmy przygotować pracę, jego biografię, zarówno teksty poetyckie, jak i oczywiście plakat, który wykonał nasz kolega Kuba Deryło. Przyjechaliśmy dzień wcześniej, więc mieliśmy cały dzień z naszymi przyjaciółmi na tą wymianę wtedy, z naszymi nowymi znajomymi, żeby się zgrać, żeby pozwiedzać, żeby dowiedzieć się więcej o samym mieście. Drugiego dnia zaczęła się już praca w szkole, ale też trwała do jakichś godzin 14-15. Potem przede wszystkim wychodziliśmy, zwiedzaliśmy i w sumie spotykaliśmy się z naszymi nowymi znajomymi, którzy okazali się naprawdę świetni. I przede wszystkim ten wyjazd polegał na tym, żeby spojrzeć na naszą kulturę i na nasze zwyczaje z innej perspektywy oraz zaprzyjaźnić się z nowymi ludźmi. Takie wyjazdy to niepowtarzalna okazja do wspólnego pogłębiania znajomości historii, literatury i kultury krajów europejskich. To również możliwość szlifowania języków obcych, na naukę których liceum imienia Małego Księcia kładzie duży nacisk, bowiem oprócz języka angielskiego, który jest tu obowiązkowym, licealiści uczą się francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Jak mówią sami uczniowie, korzyści z udziału w projekcie Erasmus jest naprawdę wiele. Wydaje mi się, że dało mi dużo, zarówno pod względem merytorycznym, ponieważ nauczyłem się, co się działo w tym czasie na Węgrzech, bo w Polsce uczymy się głównie historii Polski, co jest oczywiście bardzo dobre, jednakowoż warto też znać historię innych krajów. Właśnie przy tej warstwie merytorycznej bardzo uważam, że ulepszyłem swoją warstwę językową, ponieważ konsultowałem się głównie w języku angielskim, przez co nauczyłem się wielu nowych sformułowań i wydaje mi się, że wyniosłem z tego bardzo dużo. Na pewno były też minusy takie jak niedoszlifowany język czy zbyt długie wykłady, ale przede wszystkim same plusy, bo tak naprawdę wszyscy się świetnie bawili. Zadowoleni jesteśmy z całego tego projektu. Ogólnie tą całą ideą poznawania tych nowych ludzi to jest coś niesamowitego, bo ta integracja i poznawanie ich może sprawić, że będziemy mieć tą międzynarodową znajomość, która może być kontynuowana w przyszłych wymianach. W tym roku szkolnym szykuje się kolejny wyjazd. Uczniowie wraz z opiekunami tym razem odwiedzą Francję. Następnie wszystkie te ekipy przyjeżdżają do nas i podsumowujemy cały projekt w kwietniu w Polsce, w naszym liceum. Z czego się bardzo cieszymy, że będziemy mogli my być również gospodarzami takiego przepięknego przedsięwzięcia i będziemy mogli się tutaj zaprezentować Europie.